No. Mamy teraz telefon z Armenii. Z Skąd? Armenii, no. Z Armenii, tak O, dowiedziałem się. Cześć, jak się siemanko. nazywasz? No, jesteś z Armenii, więc o to skąd jesteś, pytać się nie będę. Znaczy, jestem na wakacjach w Armenii. A, okej. Jakie masz pytanie? Ja mam pytanie do Piotrka. No to już dużo tam się powiedziało też, więc trochę echo jest. Nie wiem, czemu takie echo jest. Może trochę za głośno. Policja podsłuchuje. Słychać mnie dobrze? Ja mam pytanie takie do Piotrka, czy on wie o tym, że pieniądze, które przekazał Ani, nie trafiły do Rafała na leczenie? Ani grosza z tego. Ze zbiórek, znaczy te pieniądze, które, no wiadomo, się pomaga, no to nie szło tego wyciągnąć, ale te pieniądze, które bliscy przekazywali do ręki Piotrkowi, który też przekazał Ani, że te pieniądze nie trafiły do Rafała. No, Czy on o tym wie? ja wiem, że trafiły, bo leki były kupowane za pieniądze, za gotówkę, a nie za pieniądze ze zbiórki. I widziałem, ile na te leki idzie pieniędzy, więc tutaj się z tobą nie zgodzę. Znaczy, z tego co ja wiem, i to jest z pierwszej ręki informacja, więc Z pierwszej te ręki, pieniądze, czyli które od kogo? przekazałeś Ani, Czyli ale od. też by ta osoba nie chciała, żeby tutaj No to publicznie właśnie, mówić to o może ta niej. osoba niech zadzwoni i wtedy ci powie, Znaczy, bo wiesz wiesz. co, Marcin ma screeny rozmów, no to może pokazać Michałowi, no to nie muszą tego wszyscy wiedzieć. Nie? No dobrze, ale Wiem, że wydaje. przekazałeś swojej garzy, czy tam z wypłaty 30 tysięcy, Ani, ale te pieniądze nie trafiły do niej. Ale do kogo Do my. niego, przepraszam. Ale skąd wiesz o tym? Przecież Ania przez 2 lata się opiekowała Rafałem. Ale przekazałeś 30 tysięcy Ani? Tak, oczywiście. A wiesz, że te pieniądze nie trafiły na leczenie Rafała, Ale ani grosza z tego? skąd ty to możesz wiedzieć? Przecież No to to jest. Marcin, pokaż screeny Michałowi. To napisz mi wiadomość jeszcze raz, dobra? Bo mam za dużo wiadomości. Napisz mi wiadomość teraz? Za chwilę, jak się rozłączymy, ci Dobra. wyślę jeszcze raz te screeny, to pokażesz Mogła być taka Michałowi, sytuacja? No nie mogła być taka że te sytuacja. Przecież pieniądze, te tam, ale wiesz, ile tam słuchaj, pieniędzy Piotruś, w ale ogóle ty nawet o poszło? tym nie wiesz. Ale wiesz. Pieniądze, wszystkie pieniądze na leczenie poszły się z zbiórki, tak? Które były przekazywane no, z całej Polski, powiedzmy, że no, ludzie was nie znali, wysyłali na się pomaga, tak? Ale A ja. te pieniądze, co byście zebrali do ręki, i Ania też od znajomych dostała te pieniądze do ręki, no nie zostały przekazane Rafałowi Ale na leczenie. skąd ty to możesz wiedzieć, chłopie, co tam się działo? Przecież kurwa, tam No nawet nie to wiesz, jakie. przecież mówię ci, że Ale no tam nawet to nie wie, nie Marcin masz. pokaże. No Marcin dobrze, pokaże okej, to screeny zobaczę rozmów, tak? screeny. Dobrze. Bo Ale ta to. osoba, która wysłała tą całą rozmowę, nie chciała, żeby po prostu o tym, no, jej imienia wypowiadać. Ale to przecież jest nielogiczne, wiesz, teraz każdy może kurwa gadać choć co, więc tak naprawdę wiesz, to. Ale to nie jest żadna taka osoba z towarzystwa, nie wiem, obcego, czy No to jest po dobrze. prostu z rodziny to wyszło. No to tym, no to właśnie. Domyślam się, że z rodziny. Z rodziny wyszło. Oj, Boże. A druga sprawa taka, masz matkę i ojca, tak? Ja? No tak, mam No. matkę i ojca. A jak gdybyś się poczuł teraz, żeby, nie daj Boże, z twojej rodzinie komuś się coś stało i twoja matka by zostawiła ojca? A ty jesteś taki mały, potem dorośniesz i zrozumiesz, co się stało, co byś myślał o swojej matce? To znaczy, jeszcze raz powtórz pytanie, bo tak No jakby kurczę. się, powiedzmy, ty jesteś taki mały teraz jak ten chłopak, tak? Ani ten No. syn. No No. ale tobie się to przytrafiło. No teraz powiedzmy, jesteś trochę starszy, widzisz to wszystko, co się działo w internecie i od rodziny i od dziadków i powiedzmy od cioci. Dowiadujesz się, jaka sytuacja, co matka odwinęła za numer. Ale Jak jaki, byś się ale powiedz poczuł? mi, ale jaki Jak, matko jakby, odwinęła numer? jakby, 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 jakby twoja, twoja, twoje, no jaki numer? No, ale powiedz mi, A no kogo jaki się w numer potrzebie odwinęła? zostawia? Ale Powiedz. Piotr, ale kogo się w potrzebie zostawia? Ale w Czy jaki. według Ale ciebie to tutaj nie jest... ma. Ale słuchaj, teraz przez 2 lata Ania robiła, co mogła, żeby pomóc Rafałowi, tak? Jeździła z nim do ośrodków, gdzie opiekowała się nim sama przez 24 godziny na dobę. Nie spała po nocach, nie wiem, przewijała go, myła. Jak się krztusił, to musiała tam no, różne rzeczy po prostu robić, których wcześniej nie robiła, a musiała się nauczyć. Nawet nie jesteś w stanie pomyśleć, co ona przechodziła przez ten cały okres. W momencie, kiedy lekarze powiedzieli, że z tym się nie da nic zrobić, a minęły 2 lata.
Minęły dwa lata, więc takim, nie wiem czy wiesz, ale takimi ludźmi jak Rafał czy inni, którzy mają takie problemy, są odpowiedni ludzie jakby odpowiedzialni za opiekę nad takimi ludźmi. Bo nie da się żyć normalnie, mając takiego człowieka w domu po prostu. Rozumiesz, o co chodzi? Bo on musi mieć 24 godziny na dobę opiekę. A ona musi pracować, tak, ona ma dzieci, jest wszystko. Ja wiem, wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem, ale myśmy też mieli taki przypadek. Ale w rodzinie, tutaj nikt nikogo nie zostawił. Ja nie rozumiem, dlaczego taka narracja jest prowadzona. Że tutaj ktoś kogoś zostawił. Dobrze, podam ci przykład z mojego życia. Mój wujek miał taki przykry przypadek, bardzo podobny jak Rafał ma. Ale mój tata i żona go nigdy nie zostawili. Fakt, że człowiek tam po 5-10 latach odzyskał świadomość, gadał tak, bo gadał, ale żył jeszcze 15-20 lat i zmarł. Dobrze, ale skąd wiesz, że to jest taki sam przypadek? Ale nam też lekarze mówili, że nie ma szans. Tak? Lekarze w Polsce mówili, że nie ma szans. A kiedy nie ma to było? Po prostu. A kiedy nic to nie było? Rozumie. W 98, 99 roku. Ale zobacz, jaka jest teraz technologia, jaka była wtedy, jaka jest teraz. Teraz nauka poszła dobrze, bardzo drugi, do przodu. Dobrze, są jeżeli maszyny, tak uważasz, które... to podam ci teraz inny przykład. Mojego kolegi teściowa miała bardzo dużego guza w mózgu, wszyscy lekarze w Trójmieście powiedzieli, że nie ma szans. Nie ma szans, po prostu nawet modlitwa była w kościele, już ją po prostu chowali. Po dwóch tygodniach się odezwał jakiś lekarz z Polski, powiedział, że uratuje. I uratował. Wyoperował tego guza dobrze. W wielkości pięści i żyje. Dobrze. A ja ci teraz powiem, jaki jest przykład Rafała. Dwóch, trzech tygodni, ale ty nie wiesz lekarzom, bo jeden lekarz powie tak, ale drugi powie lekarz to tak. Nie, to, ale, ten lekarz, dobrze, który... ale dobrze, ale jeżeli chodzi o diagnozę Rafała, ta diagnoza jest przez kilku lekarzy, jak nie wiem, tam nawet 9 czy iluś lekarzy. Niektórzy lekarze nawet nie chcieli go przyjmować do szpitala, jak widzieli, w jakim jest stanie. Słuchaj, jego mózg był niedotleniony przez, tam mówili, jakieś 18 do 20 minut. Więc po prostu tak jakby on, nie wiem, ciężko jest mi to powiedzieć, ale po prostu tak by umarł, rozumiesz, o co chodzi? On był niedotleniony i po prostu ośrodek, który jest odpowiedzialny za świadomość w mózgu, jest po prostu cały rozmiękczony. Jego komórki mózgowe uległy rozmiękczeniu i tam nie ma nic, rozumiesz, o co chodzi? Mózg się nie regeneruje, tutaj się zresztą, okej, zobaczymy za jakiś czas, co się będzie działo dalej po prostu, bo naprawdę nie chcesz mi się cały czas tłumaczyć jednego w kółko tego samego po prostu. Dlatego ja tam już nie przewijam tych starych tematów, bo już tam dużo też zostało powiedziane. Mnie tam nie interesuje, co ty za nią robisz i co nie robisz. Ja uważam, że jak suka nie da, pies nie weźmie, taka jest prawda. Duża wina jest po stronie Ani, bo no, rodzina teraz sobie myśli, że zostawiła męża. Dobrze, 2 lata, to może nawet trwać 100 lat. Ale to się nie zostawia, wiesz, jak on myśli teraz, powiedzmy, cud jakiś i on się obudzi po 3, 4, 5 latach. Jak ty mu spojrzysz w oczy? Ale co ty mu powiesz? Ale on nie śpi, chłopie, ale on nie śpi, kurwa. Byku, ale świadomość, dostanie świadomości. On ma otwarte... Dobrze, dostanie świadomości. Ale nie ma takiej możliwości, żeby dostał świadomości. Ale skąd ty wiesz? Jak chcecie, słuchajcie, jak chcecie, weźmy tą rodzinę. Jego, zróbmy konfrontację i zobaczymy, jaka jest prawda tak naprawdę. Bo to, co, kurwa, naprawdę w internecie można powiedzieć i napisać wszystko, kurwa. Ale jak chcecie, zróbmy to. My nie mamy z tym żadnego problemu, kurwa. Możemy normalnie porozmawiać i wtedy faktycznie wyjdzie, kurwa, kto ma rację. Bo to, co jest teraz gadane, to po prostu to słowa rzucane na wiatr, kurwa, i to niesie dlatego, bo ja jestem, kurwa, rozpoznawalny, jestem, nie wiem, ludzie mnie znają, więc, kurwa, chcą po prostu ciągnąć temat i go ciągną dalej, przekazują dalej, przy okazji dokładając swoje jakieś, kurwa, rzeczy, które są wyssane z palca. Dlatego, jak chcecie, chodźmy do źródła, kurwa, wyjaśnimy to wszystko raz na zawsze i tyle, zobaczymy, czy rodzina będzie chciała w ogóle takiej konfrontacji. No właśnie, ja nie chcę. Właśnie nie chcę. Ale, właśnie dlaczego, nie chcę. Ale powiedz mi, dlaczego nie chcę? No zastanów się. Wydajesz się na ogarniętego gościa. Wydajesz się na ogarniętego gościa po tym, co mówisz. Zastanów się, dlaczego Piotrek, nie chcę. Ale Piotrek, my się znamy, tylko ja nie chcę mówić, kto dzwoni, bo niektóre osoby się na nie obrażą. Aha. My się znamy. Znamy się przez naszego wspólnego kolegę. I co? I jak się znamy? Nie wiem, a znasz mnie dobrze? Widziałeś mnie w różnych sytuacjach? Widziałem w niektórych sytuacjach. I co? I jaki takich, jestem? Jestem taki straszny, jak kurwa wszyscy przedstawiają? Nie jesteś straszny, tylko popełniłeś dużo błędów. Możliwe. Według ciebie, czy to jest Ania się zachowała fair wobec swojego męża i teściów?
Myślę, że... No powiedz, no kurwa, prawdę powiedz, no. Ale, ale słuchaj, a ty wiesz, jak się teściowie i rodzina zachowuje wobec Ani? No właśnie tego nie wiesz. Ty znasz tylko jedną stronę medalu, dlatego zróbmy to. Zróbmy, kurwa, konfrontację, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlaczego, nie oni, o, dlaczego, kurwa, ty dzwonisz, a nie na przykład oni? Dlaczego tego nie chcą? Bo jakby oni dzwonili, to ja bym wywalił normalnie wszystko, tak jak jest, i byśmy zobaczyli, kurwa, kto w tym wszystkim, kurwa, ma rację. Po prostu. Jak chcecie, zróbmy to. Nie ma my nie mamy z tym problemu, kurwa. Wszystko, kurwa, powiemy, jak jest. Bo to już naprawdę jest męczące, kurwa. Już mamy dość tego. Rodzina nie chce, nie? Rodzina no, nie chce. No właśnie nie chce, rodzina ale... po prostu nie chce, szykują pozew, więc może to za dużo powiedziałem dzisiaj, ale no to za wesoło nie będzie, nie? No to, ale to więc... dobrze, no to niech szykują, Boże. Przecież my nie mamy z tym żadnego problemu. Dobrze, dziękuję za ten telefon. Michał, oglądałem też wczoraj tego, słychać mnie? Mm-hmm, tak. Wy też powinniście tak coś od siebie dodać, bo się zachowujecie jakby, nie wiem, chcieliście by go bronić, żeby on nie odszedł, albo nie wiem. Nie, tutaj nie ma Wojtek, tutaj Wojtek, nie ma... Wojtek Gola, tak z tego co zauważyłem, chciał dużo powiedzieć, ale też się tak hamował. Nie wiem, czy was to z góry hamują, żeby po prostu, no nie wiem, ale sami wiecie jak jest, to nie jest fair zachowanie. A co do Kubiszyna, też dodam, to nie chodziło, to nie była też jego decyzja z tego co ja wiem, z pierwszej ręki, bo jestem też tam, no nie chcę mówić za dużo. Ale mówisz dużo do niego czas, ludzi dzwoni, więc może przedstaw ale Piotruś, się. Piotruś, Piotrek, Piotr, dużo ludzi do niego też dzwoniło z takiego... no sztywnego towarzystwa, że tak nie powinno być, co ty odjebałeś. Ale dużo ludzi ze sztywnego towarzystwa powiedziało mi, że kurwa, że to nie jest taka sytuacja, jak wszyscy nakreślają, że ziomek wyjechał, kurwa, ja mu dupę odbiłem, bo ja nikomu nic nie odbiłem, ja żadnej rodziny nie rozwaliłem, kurwa. Ta rodzina się rozpadła w momencie, kiedy, kurwa, Rafał wylądował w szpitalu i, kurwa, nie ma żadnego kontaktu z nim. Ty dlaczego oni mają tak żyć, kurwa? Dlaczego Ania ma, kurwa, sama robić wszysko? Przecież ja nie mam z ale tym... Ale nie robisz tam. Co sama nie... wszystkiego nie robiła, przecież dobrze o tym wiesz. Kto się teraz nim zajmuje? No kto się teraz nim zajmuje? Ośrodek. No kto? No ośrodek. Ale kto przy nim jest? Ania czy rodzina? Ale chłopie, co to w ogóle kurwa ma za znaczenie? Kto teraz przy nim jest? Jakie znaczenie? Dlatego się cię pytam, czy ale chciałbyś, ja żeby ciebie tak zostawili? Ja byłem u niego. Ale dlatego się ciebie pytam, czy byś chciał, żeby ciebie tak zostawili w potrzebie. Słuchaj, jeżeli ja bym był w takiej sytuacji, to ja bym kurwa chciał, chłopie, najchętniej, żeby mnie kurwa, nie wiem, żebym zniknął po prostu z tego świata, bo ja nie chciałbym być kurwa ciężarem dla nikogo. Takie jest moje zdanie. Z jednej strony to jest ciężar, dla rodziców to jest jakaś nadzieja, wiara, tak? Że odzyska... Ale nikt im nie broni wierzyć w to przecież. Nikt im w to nie broni wierzyć. Przecież oni im kurwa mogą to robić. To jest tak jakby ich, nie wiem, najbliższa rodzina, to jest ich dziecko. Więc oni mają prawo w to wierzyć. Ale to, że Ania jest młoda, ma dwójkę dzieci, ma masę rzeczy do zrobienia, dom do utrzymania, wszystko. Kurwa, kto jej na to da do chuja? Ale ja wiem dobrze, że mieszkacie u jej mamy, czy tam u jej rodziny mieszkacie w domu. No nie tak. Ma też za dobrze. Ale co, ale ja co? O tym wiem. Ale co to, ale co jest z tym, nie wiem, dziwnego? No nic dziwnego. Ja nie wiem, może z jednej strony myślałeś sobie, że ona ma jakiś duży majątek, ale nie wiedziałeś, co oni mają rozdzielność. Kupi, ja mam taki majątek, że ja nie potrzebuję nic. Od nikogo, kurwa. Ja sobie pracuję sam. Dobra, jak już do majątku, już tak, jak już zacząłeś ten temat. O, to ty zacząłeś ten temat. Do majątku, ale powiedz mi, jaki ty masz majątek? Komornik jeszcze jest, czy nie ma komornika już? No już nie ma komornika. Ale był, tak? Już wszystko ogarnięte. No kurwa, każdy popełnia różne rzeczy w życiu. No. A powiedz mi, tańcule spłaciłeś do zera już? Co? Arka, tańcule spłaciłeś już? Nie rozumiem, o co chodzi. No od Arka Tańculi pożyczałeś pieniądze na przygotowania do walki. Nie wiem, czy do tej, czy poprzednich na pewno. No, ale chyba z dwa lata temu. Chyba z dwa lata temu. No ale co w tym dziwnego? Czyli wiesz, że... No to jest majątek. Chłopie, ty mieszkałeś u swojego fana za pół darmo, bo nie miałeś na czynsz. No to o jakim majątku my gadamy? Co ty w ogóle gadasz, chłopie? No ale kurwa, Ty jesteś z Rzeszowa. A nie było tak? No nie. Nie jestem... Nie było tak? Nie mieszkałeś u swojego fana?
Który ci za pół darmo wynajmował? Ja, za jakiego fana? Jakie pół fana darmo? Tam jakiegoś... 3 koła za mieszkanie to jest pół darmo? A ja nie wiem ile. Co ty kurwa gadasz, człowieku? I patrzcie, i będziemy tak słuchać takich rzeczy? Ja pierdolę, przecież to... Piotruś, jak ja już o komorniku wiem i o tych pieniądzach, co pożyczałeś na przygotowanie do walki, no to też jest prawda. No ale ja już nie... nawet wiem, z jakiego jesteś towarzystwa, kurwa. A jakiego? No to pogadamy sobie, spokojnie. Dobrze, dzięki ale za telefon. Dzięki za telefon. Na razie, cześć. Cześć. O komorniku, kurwa, sprzed 2 lat, ja pierdolę. Panowie, jest 22:16.